A wraz z tymi oklaskami, z uśmiechem na twarzy, z radością w sercu rozpoczynamy nasze regionalne spotkanie podwórkowych kółek różańcowych dzieci tej wspólnoty, która działa przy Radiu Maryja. Nasze dzisiejsze spotkanie przeżywamy w Chorzowie, w parafii pod wezwaniem świętego Franciszka, u gościnnych ojców i braci franciszkanów. Już teraz na początku także dla ojców i braci franciszkanów gorące oklaski, niech one będą wyrazem naszej wdzięczności, że dzisiaj możemy spotkać się w tym miejscu. Gorące oklaski! Bartku, warto modlić się na różańcu? Tak. Dlaczego? Bo można dostać łaski od Maryi, uświęcające od Maryi. Warto. Dlaczego? Maryja wtedy... można się modlić do Maryi, wtedy Maryja nam pomaga. Warto modlić się na różańcu? Tak. Jak myślisz, dlaczego? Bo wtedy Maryja nas otacza szczególną opieką. Bardzo warto, bo wtedy Maryja się cieszy. Dziękuję Wam za to, że odpowiedzieliście na zaproszenie Matki Najświętszej, bo to przecież ona nas dzisiaj wszystkich zgromadziła. Świeci piękne słońce, choć jest trochę chłodno. Ale cieszymy się, że możemy ten czas przeżywać w radości zmartwychwstania Pana Jezusa. Tak jak widzimy budzącą się do życia przyrodę, pojawiające się kwiaty, liście, to również w naszych sercach jest wielka radość i nadzieja, bo przecież tak niedawno przeżywaliśmy uroczystość zmartwychwstania Pana Jezusa. Świętowaliśmy te najważniejsze dni dla nas wierzących i przede wszystkim doświadczaliśmy tego, jak bardzo Pan Jezus nas wszystkich kocha, że cierpiał z miłości do nas, oddał swoje życie na krzyżu i zmartwychwstał. Otworzył nam bramy nieba, dlatego nasze serca są wypełnione Jego obecnością, Jego radością, bo On żyje, jest wśród nas, działa i my tego na co dzień możemy doświadczać. Chcemy stawać się świadkami Jego zmartwychwstania w dzisiejszym świecie, w naszych rodzinach, w naszych szkołach, wszędzie tam, gdzie jesteśmy, aby mówić innym o tym, że Pan Jezus naprawdę żyje, że On jest, że chce być z nami w każdej chwili naszego życia. Dlatego chcemy Go zapraszać codziennie do wszystkich naszych czynności, które wykonujemy, aby był z nami i w szkole, i w pracy, i w domu, i wtedy, kiedy bawimy się gdzieś na podwórku, na boisku razem z rówieśnikami. Bo On nas umacnia, On nam dodaje siły, abyśmy szli zawsze drogą, która prowadzi do nieba, do zbawienia, do wiecznego szczęścia. I tą najlepszą przewodniczką do Pana Jezusa, która nas prowadzi zawsze z wielką miłością, bezpiecznie, jest Matka Boża. To ona właśnie, kiedy stała pod krzyżem swojego Syna, to tak bardzo cierpiała, ale w głębi serca wiedziała, że to wszystko ma sens i nie utraciła nadziei. Wiedziała, że Jezus zmartwychwstanie. Dlatego ona jest z nami, aby cały czas dodawać nam nadziei i aby nas wszystkich prowadzić do Pana Jezusa. Dlatego daje nam do rąk różaniec święty, abyśmy codziennie wytrwale i gorliwie odmawiali tę modlitwę, przez którą jeszcze bardziej poznajemy życie Pana Jezusa i jej życie. I uczymy się, co mamy robić w naszym życiu,
jak mamy postępować, żeby wypełniać wolę Bożą, żeby każdy z nas był posłuszny Panu Bogu i osiągnął wieczną radość w niebie. Więc pragniemy codziennie odpowiadać na to wezwanie Matki Najświętszej do modlitwy różańcowej, odmawiając chociaż jedną dziesiątkę różańca świętego, która trwa tylko 5 minut. To jest tak niewiele, a jak wiele łask możemy wyprosić dla siebie, dla swoich bliskich, swoich przyjaciół, ale także dla całej ojczyzny i dla całego świata, bo w ten sposób pomagamy także Maryi w ratowaniu świata i każdego człowieka. Wypraszamy dla świata pokój, nawrócenie, przemianę dla grzeszników. Więc bądźmy tymi, którzy będą apostołować, szerzyć modlitwę różańcową w swoich środowiskach, tam gdzie jesteście, gdzie się znajdujecie, aby inni także dowiedzieli się o tym, jak ważna i potrzebna jest modlitwa różańcowa, aby również całym sercem pokochali Pana Jezusa i Matkę Najświętszą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Kiedy staje dzisiaj wśród apostołów Pan Jezus, mówi im jedno zdanie takie, które widzimy tutaj, że nam się wyświetliło. Przeczytajmy je wspólnie głośno. Co Pan Jezus mówi, kiedy staje przed apostołami? Uwaga, 3, 4. Pokój wam. Bo apostołowie, przed którymi staje, są jacy? Co się dzieje wśród apostołów? Usłyszeliśmy. Co takiego jest, jakie jest serce apostołów? Przepraszam. Bali się, że to duch. No apostołowie bali się, że Pan Jezus jest duchem. Co jeszcze? I że bardzo Go kochali. Kochali Go też bardzo, tak jest. Co? No bo wtedy ich kochali, no bo kochali ich. Apostołowie bardzo kochali Pana Jezusa, ale jak powiedziała Wasza koleżanka, bali się, że jest duchem. A dlaczego bali się, że jest duchem? O czym jeszcze pamiętali niedawno? Co się stało takiego strasznego? Co się stało strasznego, no? Co się stało? Ukrzyżowali Go. No, ukrzyżowali Pana Jezusa. Apostołowie pamiętają, opowiadają o tym wydarzeniu, o ukrzyżowaniu Pana Jezusa. Opowiadają o tym, że Pan Jezus umarł, cierpiał, no, że wszystko się skończyło. Byli bardzo zalęknieni, tacy zatrwożeni i
kiedy Pan Jezus staje, tak w środku, jakby tutaj w środku kościoła stanął, w tym momencie, o, stoi w środku, o, i pierwsze zdanie mówi właśnie to, pokój wam, bo wie, że ich serce jest tak pełne lęku, są tak wylęknieni, pełno wątpliwości, słabości, że potrzebują takiej mocy, siły. I pokazuje im wtedy, w tym momencie, co? Pokazuje im swoje ręce i nogi. Te ręce i nogi są przebite. Pokazuje im ręce, na których są rany, ale widzą Pana Jezusa żywego. I bardzo są wtedy zdziwieni apostołowie. Się dziwią, co się takiego stało. To wielka radość dla apostołów dzisiaj, kiedy Pan Jezus może stawać w środku między nimi i ich umocnić. I później słyszymy takie bardzo też ważne słowa. O, tutaj one są. Ktoś nam je przeczyta. Kto przeczyta te słowa z Pisma Świętego? Co Pan Jezus takiego uczynił? Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pismo. Tak jest, super. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma. Pan Jezus trzyma co tutaj w ręku? Co to jest? Pendrive. Taki pendrive, nie? Pan Jezus trzyma w ręku, zobaczcie, i wkłada w serce człowieka, w serce apostoła, bo chce oświecić umysł, jakby chce wgrać w to serce człowieka swoje pismo, swoje słowa, aby zrozumieli w końcu, nie? To takie obrazowe pokazanie, jak to mogłoby być dzisiaj, nie? Pan Jezus chce wgrać w nasz umysł, zapisać na naszym umyśle Boże Słowo, abyśmy już nigdy go nie zapomnieli, abyśmy nim żyli, aby radość w nas była. On wgrywa dzisiaj do naszych serc, Pan Jezus, na każdej mszy świętej wgrywa, że jest zmartwychwstały, że żyje, że zmartwychwstał, że pokonał śmierć. I tą, która ciągle żyła też taką wielką radością zmartwychwstania, była matka Pana Jezusa, Maryja. Zobaczcie, Maryja zawsze była pełna światła, pełna miłości. Zawsze Maryja niosła Pana Jezusa. Nosiła słowa też, wszystkie słowa zapamiętywała w sercu, czytamy w Piśmie Świętym. Dzisiaj, kiedy gromadzimy się wspólnie, żeby też dziękować za dar Maryi, za dar Różańca Świętego, chcemy właśnie dziękować Maryi za to, że za nami się ciągle wstawia, ciągle modli. W każdym modlitwie Zdrowaś Maryjo mówimy, żeby się Maryja za nami modliła. Módl się za nami. Maryja się ma za nami wstawiać, bo potrzebujemy no, takiej osoby, która na 100% tą modlitwę zaniesie do Pana Boga. Maryja jest bardzo często przedstawiana, zobaczcie, tak mało słabo widać, bo światło nam tu pada, w takim płaszczu. Maryja często jest z płaszczem. Ten płaszcz ma zarzucony. Mamy tu taki płaszcz dzisiaj. Uwaga, Monika poda nam płaszcz. Mamy płaszcz, już się, tak jest. Maryja ma płaszcz. I bardzo często Maryja chce nas tym płaszczem ochraniać. Mateusz tu się tak wyrwał, chodź tu Mateusz. Będziesz ochroniony płaszczem. Kiedy Maryja nas ochrania swoim płaszczem, to ochrania, chodź tu Mateusz, nie uciekaj mi. Jak ochrania nas płaszczem, to ochrania nas całych. To nie jest tak, że kawałek Mateusza tylko zasłoni, nie? Nie, jak Maryja chce ochronić nas swoim płaszczem, to zarzuca ten płaszcz całkowicie, zobaczcie. Mateusza nie ma, ale jest bardzo bezpieczny pod tym płaszczem, tak? Jesteś? Jesteś. Nie? Kiedy Maryja ochrania nas swoim płaszczem, kiedy się modlimy Różańcem Świętym, to właśnie tak jesteśmy ochronieni. Kiedy się boimy, kiedy mamy trudny sprawdzian, kiedy coś nam nie chce się zrobić, kiedy się pomodlimy Różańcem Świętym, odmówimy Zdrowaś Maryjo, to Maryja taki płaszcz zarzuca na nas i ochrania nas, bo chce być blisko nas. Każdego dziecka, każdej osoby, która się modli, bo i starsi się modlą, i dzieci się modlą, i my się modlimy, księża, zakonnicy się modlą, różaniec. Dlaczego? Bo chcemy być chronieni przez Maryję. Ten płaszcz nieustannie chcemy mieć zakładany, bo pod nim mi się nic nie stanie. On jest takim płaszczem też ochronnym, nie? Żadna strzała, żaden zły duch, żadna pokusa nie dotknie mnie. Chcielibyśmy dziś prosić Maryję, aby się za nami wstawiała, aby się za nami modliła, i ciągle ten płaszcz miała nad nami zarzucony, właśnie, zarzucony, bardzo dobrze. Abyśmy mieli zarzucony ten płaszcz też na siebie. Byśmy się nie lękali też, bo Maryję mamy zawsze przy sobie. I chcemy dzisiaj prosić Maryję,
bo chcemy czuć się bezpieczni, tak? Jak chcemy czuć się bezpieczni, to musimy się chować pod ten płaszcz Maryi. I chcemy dzisiaj prosić Maryję tak bardzo osobiście, aby się za nami modliła. Kiedy odmawiamy litanię, to mówimy Święta Maryjo i później co mówimy? Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko i mówimy módl się za nami. A dzisiaj chcemy tak bardzo osobiście poprosić, żeby Maryja pomodliła się za mnie, za każdego z nas. I po paru wezwaniach, za chwilę te wezwania będą, będziemy mówić pomódl się za mnie, dobra? Takim trochę innym wezwaniem, żeby przypomnieć sobie, że Maryja przecież modli się za każdego z nas bardzo osobiście. Za wszystkich, ale osobiście za Anię, Wojtka, Mateusza, Basię, ojca Oktawiusza, ojca Piotra. Za każdego z nas modli się osobiście i staje przed Panem Bogiem, przed Panem Jezusem i zanosi nasze prośby. Więc módlmy się teraz wspólnie i prośmy, aby Maryja wstawiała się za nami. Po każdym wezwaniu będziemy wspólnie głośno prosić Maryję, aby modliła się właśnie tym wezwaniem, pomódl się za mnie. Uwaga, mamy wezwania. Maryjo, Boża Rodzicielko, pomódl się za mnie. Maryjo, Matko Kościoła, pomódl się za mnie. Maryjo, Matko Zbawiciela, pomódl się za mnie. Maryjo, Uzdrowienie Chorych, pomódl się za mnie. Maryjo, Królowo Aniołów, pomódl się za mnie. Maryjo, Królowo Różańca Świętego, pomódl się za mnie. Maryjo, Królowo mojej rodziny, pomódl się za mnie. Maryjo, Królowo pokoju, pomódl się za mnie. Maryjo, Królowo Polski, pomódl się za mnie. I Maryjo, Królowo mojego serca, pomódl się za mnie. Amen. Kogo chciałabyś pozdrowić? Moją całą rodzinę. A ta cała twoja rodzina to kto, powiedz mi? Babcia, dziadek, tata, ciocia, wujek. Kogo chciałbyś pozdrowić? Całą moją rodzinę. Czyli kogo? Kto to jest ta cała twoja rodzina? Kto w niej tam jest? Ciocia, wujek, jeszcze jedna ciocia, babcia, jeszcze jedna babcia i dziadek i wujek. I tata. Pozdrawiamy Żory na pewno i kogo jeszcze? I naszego księdza proboszcza, i moją rodzinę, i różne grupy parafialne, na przykład dzieci Maryi i ministrantów. Rodziców, rodzeństwo, proboszcza z naszej parafii, no i całą moją klasę. Babcie, wszystkie babcie. No, proboszcza z naszej parafii, wszystkich księży. No, mamę i rodzeństwo. Naszego opiekuna ministrantów. Jak ma na imię? Ksiądz Rafał. Warto być ministrantem? Bardzo warto, można pomagać Bogu i się z Nim spotykać prawie codziennie na mszy świętej. O, pomachaj swoim kolegom ministrantom. Franiu, kogo chciałbyś pozdrowić? Moją babcię. Twoja babcia jak ma na imię? Babcia Ala. I kogo jeszcze pozdrawiamy? Ciocię. Może brata? I tata też. Jak ma na imię twój braciszek? Antek. Kogo chciałabyś pozdrowić? Mamę. Twoja mamusia jak ma na imię? Agnieszka. Kogo pozdrawiamy, Maju? Mamę i tatę. Pomachaj im do kamery.